chcieliśmy dotknąć w zasadzie dwóch kwestii, które jak taki wrzód nierozcięty ciążą i wymagają takiej resekcji i uzdrowienia jakiegoś radykalnego. Mianowicie pierwsza z kwestii dotyczy tak zwanego sportu amatorskiego, sportu klubowego, sportu w ramach stowarzyszeń uprawianego przez dzieci i młodzież w Grudziądzu. Oczywiście ten problem, który narasta, dotyczy wprost sytuacji w klubie sportowym Stal w Niszku. Do dzisiejszego dnia nie został rozwiązany przez samo stowarzyszenie, przez klub prowadzący, ale także z ramienia sprawowanego nadzoru przez pana prezydenta, bo przypomnę, ustawa o stowarzyszeniach, prawo o stowarzyszeniach zobowiązuje pana prezydenta w sytuacjach ekstremalnych, kiedy dochodzi do przekroczenia pewnych zasad, do naruszenia pewnych praw, do ingerencji, nawet aż do skutków prawnych, nawet może iść z pewnymi sprawami do sądu, prostując pewne uchwały zarządu, pewne decyzje, poprawiając statut danego stowarzyszenia. Do dnia dzisiejszego taki problem nie zdarzył się. Ja przypomnę, że sprawa dotyczy likwidacji drużyn sekcji piłkarskiej w Niszku, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Niedawno ćwiczyło tam 100 dzieci, dzisiaj jest ich połowa, czy 50. Mamy jeszcze w tym przypadku z jednym zasadniczym, bardzo niedobrym w zasadzie sygnałem i to jest niepokojące, a mianowicie 50 rodziców, którzy chcieli przystąpić do tego stowarzyszenia, wypisali odpowiednie deklaracje, wpłacili także na konto klubu wpisowe, nie zostało do dnia dzisiejszego przyjętymi. Uważamy to za sytuację skandaliczną, dlatego że wiąże się to też z naruszeniem ustawy, prawo o stowarzyszeniach, bo ta ustawa mówi, że nie należy nikomu ograniczać dostępności. Taką brak dostępności należy oczywiście uzasadnić. Jeżeli kogoś nie przyjmujemy do stowarzyszenia, to muszą być jakieś powody ku temu, a na dzień dzisiejszy takich powodów nie ma. Nie ma decyzji ani w zakresie przyjęcia tych rodziców, ani też w zakresie uzasadnienia co do odmowy o przyjęciu. Oczywiście to zaniechanie i brak tutaj elementarnego rozwiązania tego problemu, jak podkreślam cały czas, mówimy o tym na sesji z ramienia sprawowanego nadzoru pana prezydenta nad stowarzyszeniami, a szczególnie nad klubem sportowym, któremu powierzył majątek miejski, bo wiemy doskonale, że klub sportowy pracuje i funkcjonuje na majątku miejskim, korzysta z hali, ze stadionu, wszystkich urządzeń, które są tam dostępne, ale także powierzone zostały jemu środki, rokrocznie powierzamy pewne środki budżetowe, którymi dysponuje i które wydaje. Dodatkowym elementem finansującym pewnie są także środki finansowe pochodzące z kasy MPGN-u, bo być może i ta spółka w jakimś stopniu wspomaga ten klub. Przypomnę, że prezesem zarówno klubu sportowego Stal, jak i spółki MPGN jest pan prezes Zenon Różycki. Pełni te funkcje jednocześnie. No niestety problem, który narasta z miesiąca na miesiąc, spór nierozwiązany do dnia dzisiejszego. Przypomnę, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na kolejną interpelację, która już wskazywała na konkretne naruszenie pewnych elementarnych kwestii prawnych, jeżeli chodzi o ustawę o stowarzyszeniach, ale także jeżeli chodzi o sam statut klubu sportowego Stal. Pan prezydent jak gdyby nie ma na to pomysłu, stara się uspokoić tylko sytuację i w zasadzie tak jak to potocznie mówimy, zamieść ją pod dywan i to ma być jedyne rozwiązanie. Dlatego jeszcze raz z tego miejsca w dniu dzisiejszym i korzystając z tej sytuacji dzisiejszej konferencji apelujemy do pana prezydenta o natychmiastowe negocjacje z tym stowarzyszeniem, z tym klubem, ale także jeżeli chodzi o dodatkowe rozwiązanie, nawet o konieczne środki prawne, do których także jest zobowiązany. Bo wiemy doskonale, że nie ma większej szkody, jeżeli chodzi o zaniechanie kształcenia nowych kadr sportowych. Przypomnę, że mamy dwa znaczące kluby sportowe w mieście Grudziądzu. Tym jednym to jest klub Olimpia, który no niestety, ale oczekuje także nowych zawodników, nowego narybku, poziom kształcenia w poszczególnych obszarach tego miasta, szczególnie tu w przypadku tego klubu niestety, ale nie jest spełniony. Ci rodzice przez tyle lat nie uczestniczyli jako w tym stowarzyszeniu. Nagle zechcieli do niego przystąpić tak z nienacka. Czy to była jakaś próba przejęcia tego stowarzyszenia? Oni chcieli zmienić władzę i to kierowało ich intencjami, żeby to stowarzyszenie poszerzyć o nowych członków? Bo nikt jeszcze tego pytania nie zadał, no ale taki byłby sens i logika
takiego poczyniania, tak? Czyli że ogólnie nie byli zadowoleni z funkcjonowania pana Różyckiego jako tego prezesa, bo te zmiany niedawno nastąpiły, prawda? Ja powiem, rodzice, z którymi rozmawiałem także z trenerami, ale odbyło się też jedno spotkanie w Miszku, ale mówię o grupie rodziców, z którymi także rozmawiałem indywidualnie i w grupie, oświadczyli, że pan prezes Różycki w początkowej fazie, kiedy podjął się tej funkcji, kiedy został wybrany i tak dalej, no był w zasadzie bardzo dobrym prezesem, no koleżeńskim, wspaniałym człowiekiem, przyjacielem klubu, który tworzył zielone światło. Sytuacja zmieniła się w roku ubiegłym, bodajże w miesiącu sierpniu, kiedy zauważyli zmianę o 180 stopni, czyli stali się w jednej sekundzie jakimiś ciałami obcymi dla tego klubu, ciałami obcymi dla pana Różyckiego, który konsekwentnie z dnia na dzień zaczął preferować sekcję w zasadzie siatkarską, natomiast piłki nożnej nie zauważał. Jak gdyby dążył do tego, aby pozbyć się w pierwszej kolejności ludzi, którzy są tam, że tak powiem, przyszły pewnymi guru, czyli trenerów, którzy tworzą tą dobrą współpracę z grupami dziecięcymi, którzy są autorytetami, którzy są bardzo uczciwi, grają z tymi dziećmi na boisku. Żeby zmusić 100 chłopców dzisiaj do gry na boisku, to trzeba mieć niestety dzisiaj autorytet i nie każdy to potrafi. I naszym zdaniem trzeba bezwzględnie to uszanować i naszym zdaniem też pan prezes Różycki tego nie szanuje. Czy od ostatniej sesji Rady Miejskiej coś się zmieniło? Jakieś nowe rozmowy były poczynione? Bo tu było takie spotkanie, pan zajmował głos. Odbył jedno spotkanie z trenerami, z osobami też związanymi z... A czy ten trener został zwolniony, który był zapowiadany, że zostanie usunięty? Pan prezes Różycki zwalniał go na spotkaniu w Biszku, jednak do tego nie doszło z tego względu, że praktycznie nie mamy dzisiaj w Gruziązu trenerów i ta pozostała grupa kilkudziesięciu dzieciaków pozostałaby zupełnie bez żadnego nadzoru i bez kierownictwa, jeżeli chodzi o sport.